Jesteśmy na MWC na stanowisku Nokii i właśnie dorwaliśmy w nasze ręce najnowszy smartfon tego producenta. Nie jest to model, który wyróżnia się bezramkowym ekranem, on się nie składa, nie ma tutaj żadnych noczy, nie noczy, ale najważniejszym jego punktem jest aparat. Aparat, na który składa się nie jeden, nie dwa, nie trzy, a pięć obiektywów. Oczek mamy 7, bo mamy 5 obiektywów, obok mamy jeszcze jeden czujnik i diodę. Po co 5 obiektywów? Po to, żeby robić zdjęcia, w których można wybierać punkt skupienia ostrości na dowolnym planie. I to nie w trakcie robienia fotografii, ale już po jej wykonaniu. Obiektywów mamy 5, ale tylko 2 z nich robią kolorowe zdjęcia, bo 3 są monochromatyczne, a każdy z nich robi fotografię o wielkości 12 megapikseli. Już po zrobieniu zdjęcia algorytmy łączą te 5 obrazków w jeden wynikowy, który potem można na ekranie telefonu edytować. Po dotknięciu palcem w konkretny punkt można wybrać punkt skupienia ostrości na jednym z planów, rozmyć kolejne, te, które są przed nim, za nim, no i jest tutaj dowolność, jeśli chodzi o obróbkę, na poziomie oprogramowania. Aparat sygnowany jest logo Zeiss'a, a cały telefon nazywa się Nokia 9 PureView. Markę PureView możecie kojarzyć, bo była ona lata temu wykorzystywana przez Nokię w smartfonach właśnie ze świetnymi aparatami, które wyprzedzały swoją epokę. Jeśli chodzi o parametry tego telefonu, no to tutaj można być lekko rozczarowanym. Nokia 9 PureView ma procesor Snapdragon 845, a nie 855, tak jak wszystkie tegoroczne topowe modele. Do tego dochodzi 6 GB RAM-u i 6-calowy wyświetlacz z ramkami u góry i u dołu bez notcha. Jeśli chodzi o budowę, no czuć, że to nie jest topowy produkt premium. Jedyny właśnie wyróżnik tutaj to jest ten aparat, a cała reszta krzyczy do nas średnia półka, średnia półka. Jeśli chodzi o ten telefon, to tak naprawdę wiele więcej o nim powiedzieć nie można, oprócz tego, że jest z linii Android One, nie jest to topowy flagowy smartfon, ale mamy tutaj do czynienia z rozwiązaniem naprawdę, naprawdę nietypowym. Ciekaw jestem, czy inni producenci podchwycą ten sam pomysł. Nasza wizyta na stoisku Nokii dobiega właśnie końca, ale zapraszamy do naszych kolejnych materiałów z MWC 2019 w Barcelonie. Cześć!